No a właśnie propos ćpania, ja dałem ci na konferencji wiem, i zgubiłeś się mi, dlatego ćpałeś. Dlatego proszę jeszcze raz. Dziękuję. No, teraz jeszcze 4 dni poleć ile możesz, ale po tym. Po walce przestań. Nie? Ale to myślisz, że ten, że jak przeczyta tą książkę, to przestanie ćpać? No to dużo osób tak zrobiło, nie? No więc tak, mam taką nadzieję, nie? Masz taki po prostu feedback, że dużo ludzi rzuciło tak, narkotyki no. dzięki przeczytaniu. No, no wiadomo, tej że nie każdy, ale no, sporo osób takich do mnie pisało, nie? No więc wiesz, dla mnie to jest olbrzymi sukces, wiesz, że no, można powiedzieć, że uratowałem ludziom życie, nie? Nawet w ogóle dzisiaj dostałem. Ma przeczytam ci, nie? Wiadomość. A to zanim ją znajdę, to weź mu zadać pytanie. Dobra. Okej. Dobra, Adaś, bo dużo było pytań o ciebie. Dlaczego ty zniknąłeś z internetu? Dobra, najpierw może ta walka. Ty już trochę tłumaczyłeś o tym. Wyrok masz na 1,5 roku więzienia, tylko że jest odroczony o 2 miesiące. Tak, dokładnie. Jak to się stało w ogóle, że się udało to odroczyć? Bo ty już widać było, że byłeś trochę załamany, już mówiłeś, że idziesz z powrotem w miejsce odosobnienia, ale jednak jesteś tutaj z nami. Wiesz, przez lata izolacji mam taki kurwa defekt już wmontowany, że nie wierzę naszemu wymiarowi sprawiedliwości. Wiesz, po prostu, oni do mnie gadają, ja to jednym uchem wpuszczam, drugim uchem wypuszczam i się okazuje, że w XXI wieku to czasami lepiej kurwa posłuchać, wiesz. No ja i mój debilizm nie chciał słuchać i teraz po prostu konsekwencja, jak zawsze powtarzam, jest to, że teraz się muszę kurwa sądzić o jakieś głupoty. No ale adwokat jest na tyle fajnym gościem, że... Że mam nadzieję, że to będzie wszystko kurwa w porządku. Że się ogarnie. Masz tą wiadomość? Tak, w ogóle ten ziomek do mnie pisał w styczniu, coś tam, że dzięki mojej książce, wiesz, przestałem śpać, bla, bla, bla. I napisał mi o 19:26, czyli 34 minuty temu, wysłał mi zdjęcie swojego dziecka, noworodka. I tak, Damian Kamil, w nawiasie Stevie Junior, na twoją część braci, niech młody wie, kto uratował dupę jego staremu. Pozdrowionka i powodzenka na walce, będą obowiązkowo. Nie, no to wspaniała rzecz. Zajebiście. Wspaniała rzecz, że dzięki tobie się ogarnął i jeszcze nazwał na cześć swojego syna. No. Nie, no. I też może uratował dziecko, może uratował życie temu synu, bo wiesz, bo nie ma ojca narkomana, nie? No. Oczywiście, ojca narkomana, no wiadomo, narkomanem się jest całe życie, ale przynajmniej nie praktykującym. No. Słuchaj, Stevie, właśnie, no to a propos tego, dużo jest też komentarzy pod twoimi wywiadami, no bo ty jesteś, wiesz, bardzo elektryczny, masz te tam swoje też teorie i tak dalej i dużo ludzi twierdzi, że ty i tak bierzesz coś. Ale oni zawsze tak będą twierdzić, ja po prostu, wiesz, ja po prostu czerpię energię no, z życia, nie? No jestem teraz taki pobudzony.